Witam was po raz kolejny. Dzisiaj zagramy sobie w rundę Błąd Ognika z Blair. No i tym samym zakończymy akt drugi, najdłuższy akt w całej grze. No i znowu cofniemy się do znanego nam miejsca, tylko że ta lokacja będzie trochę rozszerzona, raczej bardzo, bardzo rozszerzona i nie będzie tu chodzić o typowe straszenie. Potrzeba więcej przeklętych dusz, aby uwolnić ściemniaka. Uniwersytet wysłał do pobliskich lasów trójkę młodych, nierozważnych filmowców. Powodowani chciwością tropią ślady legendy. Poprowadź ich do chaty i zmuś do ponownego odprawienia rytuału przywołania, a zyskasz usługi ściemniaka. Okej, więc tak, znowu mamy doprowadzić grupkę studentków do chatki. No i tak, kogo tutaj wezmę? Przede wszystkim myślę o tym, żeby wziąć... No właśnie, kogo? Myślę, że może Strach i Sławę. Też... Co by tu jeszcze? Ognisty Omyk. Może tym razem nie Ognistego Omyka. Weźmy Rączkę. Weźmy może Zombika, bo nie używałem go nigdy. A właśnie, Wibracja oraz Skostnica to są dwa duchy, które pomogą nam uwolnić właśnie jednego z duchów. Ponadto myślę, żeby też wziąć Lepiaka i Tępego Kastecika. Co tu w sumie jeszcze muszę... mógłbym... Czego jeszcze mógłbym tutaj użyć? A właśnie, Boskiego Krzaka. No i z taką świtą pędzimy na misję. Doprowadź filmowców do chaty i zmuś do powtórzenia obrzędu przywołania. Ale zanim zobaczmy duchy, które mamy do uwolnienia. O, tu jest pierwszy z nich. Kolejny żywiołak ognia, Ogarek. Słuchaj, nowaść. Czy waszmość mnie słyszysz? Wołają na mnie Ogarek. Jam jest duch płomienia. Obóz ten miał jedynie chwilowemu wytchnieniu służyć, ale stało się tak, że jakoby słodką miksturą otumanion wpadłem w objęcia Morfeusza. Kiedym się zbudził, odkryłem, że ogień do cna się wypalił. Błagam waszą miłość o ponowne rozniecenie go, abym w dalszą drogę mógł ruszyć. Dobroć twoja nie pozostanie nieodwzajemnioną. Zaiste, Hendogo, pomogę ci. Natomiast... W sumie nawet teraz mogę ci pomóc. Biorę tutaj Strach i Sławę. Zrobię jej eteryczny dar. I przywiążę tutaj Rączkę, który jak wiadomo ma moc ognia. W końcu jest spawaczem. No i Ognisko. Ta moc powinna pomóc. Ciepło. Gorąco. Rozkosz. Och, jakże byłem zziębnięty i w smutku pogrążony. Dzięki stokrotne za pomoc twoją. Zadość uczynię waść, jeśli tylko zdołam. No i okej. W ekspresowym czasie udało nam się uwolnić jednego z duchów. A teraz przejdźmy do jeszcze jednego z duchów. Naszego właściwie głównego ducha, którego musimy uwolnić. Ale czy uda nam się go uwolnić, to zobaczycie na końcu. Przynieś mi więcej dusz, więcej gąsków, by nasycić wilczy apetyt ściemniaka. Łatwo będzie spędzić tutaj te ptasie muszki, a kiedy już tu trafią, zostaną na zawsze. Okej, ściemniak, zaraz ci pomogę. A właśnie, tu jest jeszcze jeden z duchów. 3 wieki temu przez własną głupotę ściągnąłem na siebie gniew potężnej wiedźmy. To przesądziło o moim losie. Spotkała mnie kara najdotkliwsza dla ognika. Jestem niewidzialny dla oczu śmiertelników. Moim więzieniem jest krąg drzew, aby dostanę się z niego dopiero wtedy, kiedy klątwa zostanie zdjęta.
Prawdę powiedziawszy, Ognik z Blade jest jednym z najgorszych duchów w tej grze i w sumie w ogóle go nie używam. Mimo wszystko chcę mieć wszystkie duchy, więc go uwolnię. Pierwsze co musimy zrobić, żeby go uwolnić, to tutaj zrobić silny wiatr z wibracją oraz większy wiatr z kostnicą, co pozwoli na rozpędzenie tej mgły. Kiedy to już zrobimy, mamy dwie opcje. Musimy zrobić coś. Możemy zrobić coś w Dobra, w sumie chodzi o to, że mamy zrobić przywidzenie. Tak, żeby oni po prostu, ci śmiertelnicy, ujrzeli Ognika z Blade. Natomiast ja mam o wiele. Odkryłem inny sposób na uwolnienie go. I właściwie w większości właśnie tego sposobu używam. Myślę, że najpierw będę musiał tutaj zrobić pieść syreny, żeby oni w ogóle chcieli tutaj przyjść. I to ich może tutaj zachęci do pójścia. A gdzie jest ten trzeci koleś? Chyba nie słyszą mojego nawoływania. To może zrobimy grzmot. Może w to ich tutaj przy... Nie, to im tylko napędziło stracha. No dobra. To jeszcze żeby... To jeszcze tak. Co właściwie muszę zrobić, żeby oni chcieli przejść do ściemniaka? Albo nie, na razie nie będę się tym zajmować. W końcu chcę tego ducha tutaj sprowadzić. Jeżeli już bym utorował im drogę, to... No trudno by ich było tutaj z powrotem zwabić. Więc po prostu... Może ich spróbuję stąd wypędzić pchłami. Może zrozumieją, że skoro są tutaj pchły, to powinni iść w inne miejsce. W każdym razie najlepiej, jak oni właśnie będą tutaj. Wtedy mogę nim zrobić ten hipnotyzujący... hipnotyzujący wizerunek. No i wówczas oni tam przyjdą. Mam nadzieję taką. Albo spróbuję tu jeszcze wibrację ułożyć. I zrobić niesamowitą melodię, która też ich na jakiś swój sposób przyciągnie. No cholera, czy oni naprawdę są głusi? Pomyślmy, co by tu zrobić, żeby ich stąd wypędzić. Nie no, nie zrobię im przywidzenia. Nie chcę, żeby tak szybko uciekli. O, ktoś tutaj idzie, nawet nie tylko jeden. Nie tylko jeden koleś, ale też o wiele... Cała trójka. Dobra, to się dobrze składa. Chcę, żeby tutaj weszli. I zrobię tak, hipnotyzujący wizerunek. Oni tutaj... Znaczy, oczywiście to ich potem wystraszy. Jak cudownie jest być widzialnym. Zapomniałem, jaka to przyjemność. To takie... podniecające. Zdjąłeś ze mnie klątwę, jestem twoim dłużnikiem. Okej. Dobra, to teraz musimy zastanowić się nad tym, jak spowodować, żeby oni doszli do tej chatki. No więc tak, jak widzicie, mamy tutaj wodę, przez wodę raczej nie przejdą. No tutaj mamy most, który jest zniszczony. No dla chcącego nic cudnego, gdyby chcieli, mogliby przejść. Ale tak, przede wszystkim pierwszą rzeczą, jaką wam zalecam zrobić, jest powalenie tutaj tego drzewa, ponieważ oni inaczej nie przejdą na drugą stronę. W tym celu robimy trzęsienie ziemi. No i drzewo mamy z głowy. A teraz, żeby oni przeszli przez tą wodę, musimy ją zamrozić. W tym celu
Właśnie jest nam potrzebny tępy kastecik oraz ślepiak. Tymi dwoma duchami robimy moce lodowego oddechu. I to spowoduje zamarznięcie tutaj, jak widzicie, rzeki. Ja ich ponownie spróbuję tutaj zwabić. Nawet dwoma duchami, nawet już nie jednym. Zobaczymy, czy oni w ogóle chcą tutaj pójść. A, cóż. Chyba raczej nie zanosi się na to, żeby chcieli tu stąd iść. Ja mam już na to sposób. Muszę przyznać, że w tej rundzie zombik się przydaje, żeby ich zniechęcić do pójścia w to miejsce. Cholera, tutaj cień ducha został. Taki bug. Okej, ale skosnica nie musiała tego akurat robić, nie o to mi chodziło. Zwłaszcza, że oni już są trochę przestraszeni. Ale idą przynajmniej w dobrym miejscu, co im trzeba przyznać. A właśnie, co ma ognik z Blade? Jakie moce? Właściwie tylko 3 moce. I nie kupuję mu więcej. Po prostu uważam, że to jest słaby duch. A co do ogarka, no nie ma też aż tak dobrych mocy, ale po ulepszeniu może nawet dorównać ognistemu omykowi. Duch ten na pewno się przydaje. O właśnie. I teraz sobie fajnie przejdą przez tę rzekę. No i tak, którędy teraz oni muszą iść? Aha, chyba przez ten, no właśnie, przez ten, przez to powalone drzewo tutaj. Tak, no i wtedy pójdą tak, tak, okej. To już wiem już w jaki sposób. Jak tylko przejdą przez to drzewo, usunę jednego z tych duchów po to, żeby nie mogli przejść na drugą stronę. Żeby nie mogli się cofnąć. O właśnie. No i tu właściwie cała nasza robota się kończy, bo w sumie już nie mamy nic innego do roboty. Ja może przybliżę tutaj, żeby było widać lepiej. O, no idźcie do tego drzewa, idźcie. No i tutaj ładnie wejdą do piwnicy. Mam nadzieję, że od razu się domyślą, że to tutaj właśnie mają przyjść. Teraz odpraw powtórnie rytuał i przywołaj ściemniaka. Dobra, no może ściemniakiem najpierw zrobimy obsesję, żeby oni tutaj w ogóle przyszli. No, jeden idzie. Z tego co się orientuję, jak jeden tam już wejdzie, to reszta pójdzie za nim. No nie jest tu jak debil, tylko wejdź, znaczy zejdź na dół i odprawcie ten rytuał, bo już naprawdę być takim głupim to już naprawdę jest wstyd. Okej, ale muszę też dopilnować ściemniaka, żeby on im, broń Boże, żadnego terroru, ani żadnej manii nie zrobił. Dobra, to chyba wystarczy. Chyba zobaczą tę księgę, zauważą ją. No i w końcu, czy tym razem uda nam się w końcu zdobyć ściemniaka? W końcu to 3 świeże dusze, jakby nie patrzeć.
Łącznie zdobędzie już 6, to powinno chyba wystarczyć. Jak tylko zdobędziemy ściemniaka, będziemy mogli pokazać w grobowie, kto tutaj rządzi. Chociaż nawet bez niego nam się to udało już. No i mamy 3 nowe dusze. No i ściemniaku, co nam powiesz? Dojdziesz do nas? Ups, chyba raczej nie. Ktoś nam go zablokował. Wykonałeś zadanie. Ale wygląda na to, że obłąkany profesor był szybszy. Jak tylko się dowiemy, dokąd zabrano ściemniaka, zorganizujemy akcję ratunkową. No więc, doktorek Pukliński i doktor Opętar zabrali nam... zabrali nam ściemniaka. O, 3 dynie, to bardzo dobry wynik. W następnym let's playu pójdę zrobić drobne zakupy. No tutaj, jak widzicie, ściemniaka nie mam uwolnionego, no ale w tej rundzie jest to niemożliwe po prostu. Choćbyście je próbowali, nie da się tego zrobić. A ja się z wami żegnam. Aha, albo jeszcze nie. Jeszcze nie. Proszę, przyjmij tych rekrutów jako posiłki dla twojej kampanii w grobowie. Tak widzicie, dostaliśmy 3 nowe duchy. I jako, że mam jeszcze chwilę czasu, bo mamy chyba, ja je przedstawię tutaj. W końcu tylko 3 duchy. No nie będę ich aż tak często używać, ale jak już wspominałem, w tym let's playu chcę przynajmniej każdego ducha raz użyć. No i zombika też użyłem raz. No więc naszym nowym duchem jest Pan Mieciu, który ma dosyć fajne moce, zwłaszcza chocholi taniec jest tańcem... znaczy, no tak, jest to taka ulepszona wersja tutaj, jak widzicie, dominacji. No i steruje wieloma śmiertelnikami na danym placu. Kogo jeszcze żeśmy tutaj dostali? A właśnie, malarz, kolejny fantom. Z tym, że chyba najgorszy z nich wszystkich, no ale mimo wszystko użyję go. Torsje to też bardzo, bardzo ciekawa moc. No i nowym duchem jest jeszcze Mara, Lady Macabret, która ma moc konia trojańskiego. Koń trojański jest to podobna moc do eterycznego daru, a więc do mocy, którą posiada zjawisko i Strachisława. Z tym, że jest to prezent żółty, do którego można przywiązać maksymalnie 4 duchy. W jednej misji naprawdę ta moc nam się przyda. No więc, na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z wami i do następnego straszenia.